Środa, 5 czerwca, czas na główne wydanie informacji telewizji TVS. Grzegorz Rządło, zapraszam. Choć sytuacja pogodowa w Bielsku Białej się poprawiła, a prezydent odwołał alarm przeciwpowodziowy, to mieszkańcy zapamiętają ostatnie 24 godziny na długo. Długo zajmie im też usuwanie skutków powodzi błyskawicznej. Gwałtowne i intensywne opady deszczu 4 czerwca zamieniły ulice w rwące potoki. Zalane zostały też piwnice domów, samochody, instrumenty muzyczne czy ręcznie robione lalki z bielskiego Teatru Lalek. Karolina Komada. Po burzy zawsze wychodzi słońce i tak też jest w Bielsku Białej, choć pan Zbigniew wciąż suszy różne sprzęty i liczy straty po powodzi błyskawicznej, która przeszła nad miastem we wtorek. Ta gdzieś była woda. Tu w tamtym waliła się wszystko. Choć w Starym Bielsku mieszka 41 lat i jego posesja była wiele razy zalewana, to pierwszy raz dopiero tak intensywnie. Przez 16 lat co roku byłem zalewany. Zrobili rzekę betonową. Fajny koryto w 2000 roku, był spokój, a teraz co jak dzisiaj szedłem patrzeć, haszcze zarastają, nie ma pana, który by się zajął i oczyszczaniem tej rzeki. I w dniu 4 czerwca 2024 roku, 10 po 4 stawałem, patrzyłem, było dobrze, a za pół godziny to potąd wody. Samochód do wymiany, nie mówię sprzęt co miałem w przyziemiu, wszystko. Ucierpiały nie tylko sprzęty prywatnych osób, ale także przedmioty, które dla wielu widzów Teatru Lalek Banialuka miały wartość sentymentalną. Dalej wiszą lalki ze snu nocy letniej, także propozycja dla dorosłych, a tam z tyłu Jasia i Małgosia próbują wyschnąć. Oni są z gąbek zrobieni, także akurat z nimi największy kłopot. A to tylko kilka z prawie 60 ręcznie robionych lalek. Są wyszywane lub rzeźbione przez krawcowe teatru, a następnie ożywiane przez aktorów. Są to lalki sprzed 20 paru lat, lalki, które już nie grają w spektaklach, ale które my przechowujemy jako nasze dziedzictwo, nasze artystyczne, ale też dziedzictwo miasta, regionu i kraju. Więc nie ma straty w bieżącym repertuarze. Możemy grać normalnie, natomiast tu jest ten żal, tu serce boli, że jeżeli okaże się, że któraś lalka jest do wyrzucenia. W wyniku powodzi zostali zalani również ci, którzy sami oferują pomoc. Fundacja Teraz Ulica rozdaje jedzenie potrzebującym i angażuje lokalną społeczność w różne zajęcia. W ich zalanej piwnicy były przetwory, materiały budowlane i nie tylko. No, mieliśmy salkę prób dla 3 zespołów, no i wszystkie sprzęty, jak chłopaki grają, wszystkie wzmacniacze, cały zestaw perkusyjny, gitary, no wszystko zostało zalane, więc szacujemy straty, ale najprawdopodobniej wszystko jest do wyrzucenia. W ciągu jednej doby w Bielsku Białej spadło więcej wody niż zwykle przez cały czerwiec. Straż pożarna interweniowała ponad 1000 razy. Dla mieszkańców został uruchomiony specjalny numer, pod który można zgłaszać potrzeby związane z powodzią. To nie jedyna pomoc oferowana przez miasto. Trwają też prace porządkowe, tu mogę mówić głównie o obiektach publicznych, czyli tych, które do miasta należą, czyli o kilku przedszkolach i szkołach, gdzie jakieś zalania nastąpiły. Jeśli chodzi o obiekty prywatne, które ucierpiały podczas tej ulewy, to mieszkańcy będą mogli ubiegać się o jakąś zapomogę za pośrednictwem Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej. Na terenie Bielska Białej został odwołany alarm przeciwpowodziowy, a zostało wprowadzone pogotowie przeciwpowodziowe. Drogi w mieście są już w większości przejezdne. Problem jest jedynie z ulicą Wyzwolenia, gdzie bajpas umożliwiający przejazd przez teren budowy drogi ekspresowej S1 został całkowicie zalany. Wyglądało groźnie, ale ostatecznie tak groźne nie było. Wieczorny pożar na terenie elektrowni w Jaworznie został szybko opanowany. Zapalił się olej układu hydraulicznego wentylatora spalin. Blok ze względów bezpieczeństwa został czasowo wyłączony z eksploatacji. Magda Sienkiewicz. Kiedy w elektrowni Jaworzno pojawił się ogień, zgodnie z procedurami na teren zakładu, który jest obiektem strategicznym, skierowano kilkanaście zastępów straży pożarnej. Ostatecznie jednak nie wszystkie były potrzebne. Dzisiaj na miejscu wciąż pracowały służby, choć już nie tak licznie. Nasze działania polegały na ugaszeniu układu hydraulicznego z olejem, który wykorzystywany jest w układzie wentylatorów na terenie elektrowni. Podaliśmy prądy wody, olej został ugaszony. W miejscu, w którym doszło do pożaru, nie przebywają ludzie, dlatego nie było konieczności ewakuowania kogokolwiek. Warty ponad 6 miliardów złotych blok energetyczny 910 MW został uruchomiony z opóźnieniem w listopadzie 2020 roku. Kilka miesięcy później został wyłączony z powodu usterek. Przywrócono go do pracy pod koniec kwietnia 2022 roku, także z opóźnieniem. Sytuacja ta powtarzała się potem jeszcze 2 razy. Teraz blok został czasowo wyłączony z eksploatacji. Obecnie działa zespół, którego zadaniem jest ocena przyczyn i skutków tego zdarzenia. Tauron Wytwarzanie przez wiele miesięcy toczył spór z głównym wykonawcą inwestycji, Rafako, według którego powodem kilku awarii była zła jakość węgla dostarczanego przez Tauron. Spółka energetyczna przekonywała z kolei, że powodem są wady i usterki bloku. W marcu 2023 roku podpisana została ugoda. Kilka miesięcy temu Tauron poinformował, że blok przeszedł wszystkie testy i jest gotowy do prowadzenia eksploatacji. Jedna z najbardziej wyczekiwanych imprez w Mysłowicach w tym roku się nie odbędzie. 12. edycja Alterfestu, który w mieście organizowany jest od 2012 roku, nie dojdzie do skutku, jak przekonuje organizator, z przyczyn politycznych. Miasto odpowiada, że decyzja o niedofinansowaniu imprezy nie ma z polityką nic wspólnego, a podyktowana jest wyłącznie trudną sytuacją budżetu miasta. Fatima Orlińska. W niedawnych wyborach samorządowych Łukasz Prajer, organizator Alterfestu, kandydował na prezydenta Mysłowic. W drugiej turze oficjalnie poparł kontrkandydatkę Dariusza Wójtowicza. I właśnie w swoim starcie przeciwko Dariuszowi Wójtowiczowi Prajer upatruje decyzji władz miasta o niedofinansowywaniu tegorocznej edycji. Choć jak mówi, jeszcze 10 kwietnia miał usłyszeć od dyrektora Mysłowickiego Ośrodka Kultury, że pieniądze na Alterfest będą. Zasugerował również to, że jeżeli w drugiej turze poprę któregoś z kandydatów, to jednak los Alterfestu może stać się niepewny. Oczywiście miał na myśli poparcie kontrkandydatki pana prezydenta. Natomiast dokładnie 25 kwietnia pan dyrektor poinformował mnie o tym, że pieniędzy dla Alterfestu nie będzie i że nie ma możliwości dalszej współpracy przy Alterfeście z miastem, i jako powód podał rzekome wykorzystanie festiwalu do celów politycznych. Zupełnie inne stanowisko w sprawie przedstawia miasto. Urzędnicy zapewniają, że brak finansowania festiwalu muzyki alternatywnej wynika z bardzo trudnej sytuacji finansowej Mysłowic, a oszczędności dotyczą wielu wydarzeń. Jednocześnie miasto wyraża chęć dalszej współpracy przy organizacji Alterfestu w przyszłych latach. Z wielu rzeczy musimy zrezygnować. Dni miasta tegoroczne można powiedzieć, że były najskromniejsze w historii. Jeżeli chodzi o Alterfest, to jest to festiwal, który całą poprzednią kadencję prezydenta odbywał się, zawsze był dofinansowany, jeżeli chodzi o budżet miasta. No w tej chwili z pewnych rzeczy po prostu musimy zrezygnować, ale nie zamykamy się na muzykę alternatywną, ponieważ wiemy, że mysłowiczanie ją kochają. W tym roku jednak będą musieli poszukać innego miejsca, w której będą mogli posłuchać jej na żywo. Organizator oficjalnie odwołał tegoroczną edycję imprezy. Zapewnia, że ma już propozycję przeniesienia wydarzenia w inne miejsce, ale nie chce opuszczać Mysłowic. Wszystko wskazuje na to, że Liceum Sztuk Plastycznych i Zespół Szkół Muzycznych w Dąbrowie Górniczej zostaną przejęte przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Dąbrowscy radni przegłosowali już uchwałę intencyjną w tej sprawie, jednak do formalnego przekazania szkół ministerstwu ma dojść z początkiem przyszłego roku. Fatima Orlińska. Zarówno radni, jak i kadra pedagogiczna oraz rodzice uczniów uczęszczających do dąbrowskich szkół artystycznych niemal jednogłośnie opowiedzieli się za przejęciem placówek przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Dla miasta to odciążenie budżetu, dla szkół szansa na rozwój, bo dzięki przejęciu przez ministerstwo szkoła muzyczna może zyskać na przykład salę koncertową z prawdziwego zdarzenia. Przede wszystkim liczymy na poprawę warunków finansowych, jeśli chodzi o prowadzenie szkoły, czyli o takie wsparcie zaplecza instrumentalnego, lokalowego, bo nie ukrywamy, że największą bolączką naszą jest brak sali koncertowej, takiej szkolnej sali koncertowej dla uczniów, w której będą mogli się profesjonalnie rozwijać. Brakuje doposażenia, a w tym przypadku w szkole artystycznej tego zaplecza instrumentalnego. Także tutaj też mamy, że tak powiem, potrzeby. Dużo większe potrzeby ma Dąbrowskie Liceum Sztuk Plastycznych, którego budynek z 1956 roku wymaga generalnego remontu i modernizacji. Ponadto konieczne jest stworzenie pracowni artystycznych oraz przestrzeni, w których uczniowie będą mogli prezentować swoje prace. Roczne utrzymanie obydwu szkół to dla miasta koszt rzędu kilku milionów złotych, stąd przedstawiciele urzędu nie zaprzeczają, że przejęcie placówek przez ministerstwo byłoby sporym odciążeniem dla budżetu miejskiego. Nie jest dla nikogo tajemnicą, że subwencja, którą państwo przekazuje, subwencja oświatowa, nigdy nie pokrywa wszystkich wydatków i w przypadku obu tych szkół to jest prawie 4 miliony złotych, które miasto musi dokładać każdego roku. Śmialiśmy się, że związkowcy, związki zawodowe, które również poparły przekazanie tych szkół ministerstwu, od razu zaznaczyły, że będziemy mieli pieniądze, które będzie można zainwestować w potrzeby innych szkół. Szczegóły przejęcia szkół nie są jeszcze znane. Na razie kryteria przyjęć do szkoły będą takie same. Nauczyciele nadal będą pracować w oparciu o kartę nauczyciela, jednak będąc pod ministerstwem ich dodatki motywacyjne mogą być znacznie wyższe. Czekali na to długo i z niecierpliwością, bo od złożenia wniosku do realizacji minęło aż 9 lat. Warto jednak było czekać, bo przestrzeń, która kiedyś była bankiem, teraz stała się bankiem wiedzy. Zrewitalizowany budynek Uniwersytetu Śląskiego przy ulicy Bankowej w Katowicach stał się nową przestrzenią kreatywności i coworkingu. Magda Sienkiewicz. Spin Place, bo tak się nazywa nowa przestrzeń, będzie miejscem spotkań nie tylko studentów czy wykładowców, ale także mieszkańców Katowic. Centrum jest dostępne od rana do wieczora. Jest to przestrzeń, w której staramy się łączyć różne środowiska. Środowisko akademickie, naukowe, studentów, no i przede wszystkim pracodawców, których też chcemy wprowadzić w mury uczelni, a jednocześnie studentom pokazać możliwości, jakie czekają na nich po ukończeniu studiów. Ci, którzy wciąż studiują, wcale nie chcą tak szybko opuszczać tych murów. Murów, które teraz wyglądają zupełnie inaczej niż te sprzed lat. Dopiero niedawno się otworzyła ta przestrzeń, więc fajnie to jest, ładnie, bardzo estetycznie. Ale już kończymy studia, więc... Szkoda, nie? A chciałobyśmy, tak, żeby chociażby parę zajęć tutaj się przeprowadzały. I będą się tu odbywać, a nawet już się odbywają, jak na przykład te w podziemiach, gdzie kiedyś był sejf, a teraz centrum prototypowania 3D. Przestrzeni jest jednak mnóstwo, kilka pięter, które można wykorzystać do rozmowy, pracy czy relaksu. Miejsce to ma na celu zapewnić przestrzeń taką swobodnej twórczości, swobodnego testowania innowacji, pomysłów, studentów, pracowników, mieszkańców. Generalnie to ma być taka przestrzeń, która jest otwarta i sprzyja właśnie takiej przedsiębiorczości. Regionalne i międzyuczelniane Centrum Kreatywności, Coworkingu, Prototypowania oraz Animacji Projektów powstało dzięki dofinansowaniu Unii Europejskiej. Kosztowało ponad 27 milionów złotych. Taka była środa w informacjach. Jutro czekamy na Państwa o stałych porach. Do zobaczenia.